różne aplikacje zbierają różne dane. Natomiast generalnie te aplikacje są właściwie tylko i wyłącznie po to, żeby człowiekowi pomóc. Czyli generalnie zbierają takie dane, które są potrzebne do tego danemu użytkownikowi, żeby mógł sobie ułatwić życie. Tak, oczywiście tak z takiego najprostszego danych, które zbierają na przykład do nas większość aplikacji, które to jest pomocne w dostosowaniu do nas ofert, jest na przykład geolokalizowanie, czyli na przykład sprawdzanie, w którym momencie jesteśmy, w jakim, w którym miejscu się znajdujemy. Na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy zamówić taksówkę i nie mamy włączonej geolokalizacji w telefonie, wówczas po prostu musimy adres wpisać ręcznie. Natomiast jeżeli mamy włączoną tą usługę geolokalizacji, wówczas taksówka wie dokładnie, gdzie, w które miejsce podjechać i po prostu odbiera nas tam, gdzie fizycznie się znajdujemy, ponieważ aplikacja udostępnia nam naszą lokalizację. W każdym właściwie miejscu możemy się zaraportować, gdzie jesteśmy, powiedzieć, gdzie się znajdujemy. Powiedzieć to nie tylko swoim znajomym, powiedzieć to również rodzinie. Możemy na przykład w aplikacjach w przypadku na przykład zagrożeń oznaczać miejsce i oznaczać stan, w którym się znajdujemy, czy na przykład, że czujemy się bezpiecznie. W związku z tym ja uważam, że aplikacje na dzień dzisiejszy, te, które są wykorzystywane na rynku, są jak najbardziej pożyteczne i pomagają człowiekowi w normalnym funkcjonowaniu. Co więcej, skracają czas jego czasami bezsensownych czy długich poszukiwań na coś, co potrzebują na dzisiaj, na teraz. Myślę, że nie mamy się czego obawiać, ponieważ to, co mamy najważniejsze w naszym ręku, to telefon, to urządzenie mobilne, w którym w każdym momencie właściwie możemy odciąć aplikację od śledzenia czegokolwiek, co w danym momencie robimy. Czyli po pierwsze mamy kontrolę nad tym, czy dana aplikacja sprawdza jak gdyby to, co robimy i mamy po prostu kontrolę nad tym, że możemy to po prostu wyłączyć. Także pod tym względem bym się akurat nie obawiał. Ja myślę, że o wiele groźniejsze jest na przykład złośliwe oprogramowanie, o którym użytkownik nie wie, że jest na przykład śledzony. Natomiast z punktu widzenia aplikacji, które są wykorzystywane do celów komercyjnych, jest to i wyłącznie robione tylko i wyłącznie po to, żeby zebrać pewną grupę danych i wówczas na podstawie niespersonalizowanych dokładnie na osobę, tylko na grupę osób, zaadresować odpowiednią reklamę. Jeżeli ktoś bardzo się obawia tego, co aplikacja, jakie aplikacja zbiera dane, myślę, że warto sobie przeczytać po prostu w polityce prywatności każdej aplikacji. Każda taka aplikacja powinna mieć coś takiego jak polityka prywatności, w której jest zaznaczone, które informacje są przekazywane dalej do dalszej obróbki marketingowej.